Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Alana Wake'a. Musimy dostać się tam, ale żeby tam się dostać, musimy przejść przez plac z transformatorami. No powiem tak, nie jest łatwo. Ale spoko, damy radę. Tutaj mamy mościk. A to chyba były zwykłe gołębie. Nie zaatakowały mnie. Okej. Okay. Musimy przejść przez most. Czy ja mogę wziąć jakąś furę? No nie, niestety jest zamknięta. Samochód kurierski też. Tutaj mamy jakąś budkę i widzę, że coś tam możemy włączyć. Nie chcesz odgana. Shotgun musi być zostawiony na potężniejszych przeciwników. Okej. Okay. Mam wyrzutnię rakietnic. No to mnie cieszy. Nie wiem co otworzyłem, ale taki dźwięk sugeruje, że coś się przesuwa. Wow, to ten most. Okej. Okay. O, mamy jakąś furę. Czy ja będę mógł do niej wejść? Chętnie bym takim pojeździł. No i co dalej? No jeszcze troszeczkę. O, kruki, mamy kruki. Już wiem, po co mi była rakietnica. No bo zginę. Halo. Fuck. A to cały czas się przesuwa. Dobra, mam w razie co jeszcze flary. Pipy. Nie! Dobra! Ja wróciłem do tego miejsca, z którego przyszedłem. Tam muszę się udać. A, bo to się obraca cały czas. Zostańmy tutaj. Ale na szczęście udało mi się pozbyć dość skutecznie kruków. Dobra. Jesteśmy na drugiej stronie. Też mamy budkę, dokładnie taką samą jak była wcześniej, ale różni się środkiem. Strzelbę powtarzalną. Wow, do tego mamy jeszcze więcej pocisków. No i to mi się podoba. O, jest i pani szeryf z barem. Jestem prawie na miejscu. O. Dobra, zobaczmy jak działa ta strzelba. No. Jest o tyle dobra, że szybko się przeładowuje. Ale czy warto było na nich tyle pocisków tracić? Nie wiem. Wybierzmy sobie rewolwer. Jeszcze więcej! Jeszcze więcej wrogów!
Tego muszę się pozbyć. I dwóch za jednym zamachem. Okej. Ale zapewne za chwilę pojawią się kolejni. Już prawie dotarliśmy do miejsca. Osłaniajcie mnie tym światłem. No, kruków to ja się nie spodziewałem. Ale na szczęście wkręciły się w śmigło. Dobra, mamy światło, biegnijmy tam. Tam chyba mamy żółtą strzałeczkę. Wow! Jak tu wleciały! Idź tu, znajdziesz znajdźkę. Do góry? Nie, tu jest schowana. Tak z tyłu. Tak dyskretnie z tyłu. No. I taki ekwipunek mi się podoba. Musiałbym wejść na górę. Tylko gdzie jest wejście? Nie lubię takich dźwięków. Wow, fuck. Pozostała mi tylko jedna bateria. Dobra, ale to chyba wszyscy kolesie. Amunicja też mi się pomału kończy. Okej. Okay. Czyli kolejne transformatory. I recognize the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Mamy termos. Czy będę mógł tutaj wejść? Hold it right there! Miss Weaver! Cynthia! I'm a friend! Prove it! You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! You can help me! About time! Young man, I've been waiting a very long time for you. Porozmawiaj z panią Weaver. Lepiej niech mi da baterie. Amunicję. It's in the well-lit room. Excuse me? What you need to drive the darkness back. The well-lit room's at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number one. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, hmm? Oh, I have a secret route, a lit route, an old water pipe. Przyznam wam się szczerze, że nawet nie czytałem tego, co ona do mnie mówi. All the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. To co mam w końcu zrobić? No dobra, idę, idę. Pani, nie denerwuj się. Muszę odciąć zasilanie.
Jak zwykle. Alan musi to zrobić. No dalej, chodźcie tu. Może was popieści. Dobra, ten zginął. Ten też jest nieprzyjemny, porzuca. Ale damy radę. Niestety brak pocisków do rewolwera. I to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Mamy kolejny punkt zapisu. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Tam też mamy dość konkretne wyposażenie. Chyba tak to musi być ustawione. Czyli bym musiał zejść tutaj, przejść tam, potem przejść tam. No i co dalej? No może jednak tak nie ma być ustawione. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No, teraz mamy wszystkie wysunięte. Prosta łamigłówka. Amunicja do strzelby. A do rewolweru? Wow. A przez chwilę się zastanawiałem, jak ją mam wrócić. Wow. Czyli muszę zrobić to szybko. Dobra. I cyk, pyk na drugą stronę. Dlaczego obraz tak faluje? To zwiastuje nieprzyjaciół. Przeładujmy sobie broń. Mam też 5 granatów. Dobra, wróć do pani Weaver. Aha, gość się spiło. Tylko gdzie? Może uda mi się tam szybko wejść, zanim on... Oho, jednak nie. Pani, otwieraj to pani. Szybko! Zginął czy nie? Nie, on jeszcze żyje.
teraz ginął. Brak baterii. No panie, otworzysz to czy nie? Aha, sam miałem to otworzyć. No dobra. Z jednej strony dobrze, że ich pokonałem. Z drugiej strony nie za bardzo. No bo zobaczcie, jak ja jestem biedny. A samymi rakietnicami i flarami nie wygrał. Idź za panią Weaver. This way, young man. Follow me. Come, come, the pipe's empty now. We're ready to go. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring them back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me, or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story, you know. And none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know, in television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. He's a stain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Ow! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. It's Sarah now? Whoa! No! Sweet love! Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend! Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Mamy kolejny wypadek. Rozbił się śmigłowiec. Czy Barry i Sara żyją? No, mam nadzieję, że tak. Ponieważ nieraz uratowali mi tyłek. Potrzebuję ich. Potrzebuję ich, żeby przeżyć i rozwikłać zagadkę, co stało się z Alice. Aha, kolejne kruki. Czemu te kruki zawsze pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie? Dobra, co my tutaj mamy? To się przyda, to się przyda, to się przyda. Wszystko się przyda. Ha!
Ładuj broń. Dobra. Gdzie dalej? Tędy? Dostań się do miejsca wypadku. O, kruki mnie atakują z każdej strony. Ale ich tu dużo. Czyli już wiemy, dlaczego śmigłowiec się rozbił. Taka ilość kruków, jak się kręciła w śmigłach. Sheriff Breaker! Sarah! The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Czyli udało im się uciec. Tam mamy Tamę. Pytanie, gdzie ja mam teraz iść? Przydałaby się jakaś podpowiedź, strzałeczka, cokolwiek. Ale dobra. Czy ja mogę to podnieść? Mogę. Amunicja do rakietnicy, wow. Podnieś racę. I kolejna. Wydaje mi się, że muszę udać się na tą Tamę. Czyli oni jednak żyją. No dalej, chodźcie, chodźcie, wow. Albo nie, nie chodźcie. Zostańcie tam. Najgorsze jest to, że zawsze wszyscy atakują mnie. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Dostań się na szczyt Tamy. No do Tamy jest niedaleko. Kupiłem czarny ciągnik. Kolejny punkt zapisu i kolejna skrzyneczka. Choinka za mną. I should have kept that gym membership. You see those lights? That's the elevator we need to take. Tam musimy się dostać. You can't beat us. See something? What the hell is that thing? It's everywhere! Oh crap, there's more than one of them! Nothing moves like that, it's impossible! Wy mnie osłaniajcie, a ja pobiegnę do światła. Najlepsze rozwiązanie. Are we safe? That was... wow. I think we're okay. Let's take a break, huh? Hey, Al, I got a bad feeling. Let's keep our eyes open. Wait, call the elevator. I'm keeping watch. I think I hear something moving around. Dobra. Uruchom windę. Heads up! Here they come! Uwaga, nadchodzą! Oh no! Oh no!
I pyk! Piękna akcja. Wow. I jeszcze raz to zrobimy. No, taki nie był zamiar, ale okej. Jeżeli ma mi to pomóc w przeżyciu, no to wolę zaryzykować stracić tą jedną racę, niż walczyć z nimi po kolei. Czy jesteśmy bezpieczni? We're almost there. There's an entrance to the dam at the top. What's the plan, Wade? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Już do was idę, tylko przeładuję sobie broń. Okej. Dobra, chodźcie. Już pomału jesteśmy u celu. Tak, oni wejdą, zostawią mnie samego i pojawi się nagle pełno przeciwników. You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, Wake. Good luck. Don't get yourself killed. Ow! Please, be careful. I'll take good care of Barry, Wake. You just look after yourself. Tak, bądź ostrożny. Wiedziałem, że tak będzie. You gotta be kidding me. Chyba żartujesz. Kółka. Mamy kolejną stronę. Akurat ta strona w tym momencie nie jest mi potrzebna. Wolałbym jakieś pociski. Albo coś innego. Alan ewidentnie jest zmęczony. Wow. Co tu się odpierdziela? Wszystkie światła giną. O nie. A jak światła giną... Zostały mi tylko flary. Dobra, udaj się na górę. Wspinaj się. Jestem na szczycie. Co dalej? I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. I pyk. Wow, nie działa. Ale co jakiś kawałek mamy nowe. Ale tędy nie przejdę. Wow, panie!
Nie wiem, czy dobrze postępuję, tak tracąc wszystkie te flary. Ale chyba nie mam wyjścia. I cyk po gościu. Dobra, wybierzmy sobie rewolwer. Mogę po raz kolejny użyć tego. Fuck. No jest cinko. Ewidentnie. Zobaczymy, jakie są moje zdolności przetrwania. No, chyba nie mam zbyt wielkich zdolności, bo zginąłem. Hej, gruba akcja. Gruba. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. I o to chodzi. W ten sposób uda mi się pokonać przeciwników. Gdzie są jeszcze? No dalej, chodźcie do mnie. Mocniej, steruj reflektorem. Czy oni gdzieś tu jeszcze są? Może ja coś muszę tutaj rozwalić. A w drugą stronę obrócić się nie mogę. No pewnie, że są. Fuck. Enough. You will go no further. Czy ja muszę biec tu, czy może jednak tam? Niby mam jakieś mrugające światło, ale coś mnie atakuje! Wow. Boję się. No bez kitu się boję. Jak ja nie lubię takich akcji. Na górę, Alan, na górę! Ale za chwilę chyba dotrzemy do celu. Tak przynajmniej mi się wydaje. I w dół. Przetest sobie termos weźmiemy. Tak już tu jest. Wrong, and it was
a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. There's an old army base at Raid Cove Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Take it! And I won't need to worry about the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Do you remember standing on a broken field? White crippled wings beating the sky. The harbinger. Okej, moi kochani, mamy koniec epizodu 5. Pozostał nam jeszcze jeden do rozegrania. Wow! Sam jestem ciekaw, jaka będzie końcówka całej gierki. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że jednym z ostatnich. Chyba, że będziecie chcieli, to zagramy sobie w jakieś DLC, bo chyba widziałem, że są 2 bonusowe epizody. Tak więc dzięki wielkie jeszcze raz, trzymajcie się, Jona!